Cześć, witam was ponownie bardzo serdecznie w naszym drugim spotkaniu w grze Enslaved Odyssey to the West. Przypominam pokrótce, że Monkey, czyli nasz główny bohater, został tytułowo zniewolony przez tą młodą dziewczynę stojącą z tyłu. Została mu założona na głowę opaska niewolnicza. Ta opaska generuje bardzo silny ból, kiedy osoba ją noząca nie słucha się rozkazów osoby władającej, czy właśnie w tym przypadku tej dziewczyny. Jeśli dziewczynie coś się stanie, jeśli jakimś cudem jej serce przestanie bić, opaska zabije naszego bohatera. Także nie mamy za bardzo wyjścia. Warunki, jakie stawia dziewczyna, są dosyć proste. Mamy ją zaprowadzić do jej miejscowości rodzinnej, do miejsca, w którym... O! Into your shield system and my biometrics. And your voice? It's inside my goddamn head. It is. We have a continuous audio link now. Great. Tak, to bardzo fajny sposób na usprawiedliwienie tego, że gracz widzi hada. Młoda ogólnie zna się bardzo dobrze na komputerach, dlatego twierdzi, że zhakowała naszą opaskę niewolnika i w tym momencie wyświetla ten wizualny had jako po prostu jakiś hak na nas. I jednocześnie słyszymy teraz każde jej słowo w naszej głowie, mamy jakieś takie bezpośrednie połączenie audio z dziewczyną. No i dobrze, kończąc to, o czym mówiłem wcześniej, mamy ją zaprowadzić do jej miejscowości rodzinnej. Ona twierdzi, że jeśli doprowadzimy ją tam bezpieczną, to odda nam wolność, zdejmie nam opaskę i pozwoli nam udać się w swoją stronę. Okej, odzyskaliśmy punkty życia. Młoda biegnie w tamtą stronę, więc my się rozejrzymy. Pewnie foty twórców gry. Okej. Rozejrzymy się najpierw gdzieś tu naokoło. Dla nas bardzo istotne będą takie pomarańczowe orby, których tutaj jeszcze na razie nigdzie nie widzę. Za nie będziemy kupować ulepszenia. A gra właśnie mi powiedziała, że naciskając... O, tak właśnie wyglądają orby. Zdaje się, że liczba orbów przyniosła mi się z mojego ostatniego playthrough. To znaczy, że będzie mi troszkę łatwiej, ale nie widzę w tym momencie w tym nic złego. There are some controls here. The other side is blocked. Can you get around and clear it? Tak, no my jesteśmy tym zwinnym, tym szybkim, tym zdolnym. Dlatego to naszą działką będzie przedostawanie się w trudno dostępne miejsca. Takie jak to, żeby otworzyć przejście i tak dalej. Dużo będzie takich elementów, czasem logicznych, czasem takich po prostu zwykłych spinaczkowych. Okej. Pojawiają się przeciwnicy. Ogólnie na początku nie będą oni dla nas wielkim wyzwaniem, ale później autentycznie... jak się sturlało. A dobrze, już. Naciskałem kółko, chyba zaczynało mi się... Zaczyna mi się chyba to wszystko mylić troszeczkę z God of War'em. Okej. Z przeciwników, jak widzicie, też lecą orby. Są różne typy robotów, a niektóre... Niektóre trudno jest w jakiś sposób zaatakować, bo bardzo mocno się bronią. Ale one się pojawiają chyba dużo później. Na razie nie musimy się nim przejmować. Czy to da się jakoś odsunąć, czy... No właśnie.
Tak wyglądają apteczki. Niestety w tym momencie mam życie pełne, więc nie zademonstruję wam, a jak się tego używa. To znaczy, no jak się tego używa, w to się po prostu wchodzi, tak? A on to automatycznie uzupełnia nasze życie. A tu musimy chyba po prostu zejść. Zaraz wyjdziemy na światło dzienne i w końcu zobaczycie troszeczkę więcej świata. No właśnie. W pierwszym odcinku wspominałem, że ogólnie bardzo podoba mi się świat gry i autentycznie tak jest. Jest to takie, no, kolorowe postapo. So the slave ship came down. First thing we're gonna do is head for that. Hoping my ride survived the crash. What's your ride? It's the only way I know how to cover 300 miles. Two wheels and an engine. Look at this place. There must have been thousands of people living here. More. Tens of thousands? Maybe. It's so sad. Monkey oczywiście miał na myśli motor, który widzieliśmy w prologu. To był ten motor, z którego zabrał on swój ekwipunek w postaci tego swojego kija i rękawic. Przypominam, że mamy tu naszą tarczę, która przez jakiś czas pozwala nam... O, widzicie, ona się szybko bardzo regeneruje. Może ja się wystawię na chwilkę na ogień, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Troszkę mnie strzelają, schodzi mi ta tarcza, to jest ten górny niebieski pasek. I po chwili ona się bardzo, bardzo szybko uzupełnia automatycznie. Dobra, i w ten sposób łatwo się możemy przedostać za plecy przeciwnika. I łatwo go sobie wykończyć. Ale oczywiście pojawi się ich więcej, no bo czemu by nie? Walka jest tutaj, moim skromnym zdaniem, nudna. Autentycznie bardzo się nudzę podczas walki z przeciwnikami. W dodatku jest, no, jest raczej średnio zrobiona. Są problemy z kontrolą kamery, są problemy z wyprowadzaniem uników, ciosów zresztą też. To jest raczej ta ciemna strona tej gry. W dodatku tych walk jest całkiem sporo i szybko się nimi znudzimy. Na szczęście właśnie czasami trafiają się takie animacje wykończenia. No są one całkiem satysfakcjonujące, muszę przyznać. If we're gonna get through this, then when I ask you to do something, you need to do it immediately. Okej, wiecie co, ja w tym momencie poczułem bardzo bardzo duże podobieństwo z The Last of Usem, bo podobna scena była, kiedy Ellie nie wykonała jakoś natychmiastowo rozkazu Joela i on powiedział jej bardzo podobne słowa. Zresztą teraz też transportujemy młodszą od siebie, kruchą dziewczynę z miejsca do miejsca, kurde. Widziałem podobieństwo w motywie podróży w tych obu grach, ale dopiero teraz zdaję sobie sprawę z tego transportowania żywego towaru, z opiekowania się kimś żywym. Czy da się wejść tu na górę? Tak, to tędy droga. A czy tam da się wskoczyć, przejść, cokolwiek zrobić? Tak, da się. Czy ty, młoda, idziesz tutaj w ogóle, czy nie? Idziesz, dobrze. Ja jej mogę wydawać również polecenia. To nie są właściwie polecenia, bo ja ich nie mogę rozkazywać. Mogę ewentualnie zwrócić jej uwagę na jakieś możliwości. Ona później grzecznie rozważy, czy to zrobić, czy nie. Okej, widzieliście, co ona zrobiła? Zestanowała roboty. Jak gdyby nigdy nic,
zrobiła coś? A czemu dostałem trofkę teraz, a nie dostałem jej kiedyś? What the hell was that he did? It's an EMP pulse. My father gave it to me. It knocks out small mechs for a few seconds. Enough to give me a chance to get away. Okay, to jest... The security door is still functioning. There must be live power cells around here. Doesn't matter. We shouldn't get sidetracked. Dobrze, wyjaśniając wam... O, zamknijcie się! Wyjaśniając wam pokrótce, o co chodzi. Dziewczyna dostała prezent od ojca, który... który wysyła pewien impuls w otoczenie i ten impuls jest w stanie właśnie zestanować roboty. Ona ma tego ograniczoną ilość i niestety musi używać tego rozsądnie. Będzie używała tego zawsze, kiedy grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Czy ja teraz już mogę? Nie, jeszcze nie mogę. Zaraz będziemy tutaj mieli kolejną opcję. Okej, właśnie. Ja przejdę najpierw na górę. Na przykład... za daleko. Dobra, za daleko. Już wracam, nie panikuj. Chciałem pójść gdzieś dalej i odwrócić ich uwagę w ten sposób, ale mogę to zrobić tak. Mogę kazać dziewczynie biec do mnie, a sam krzyknąć i skupić na sobie uwagę robotów. Jesteś? Jesteś, dobrze. To teraz ty goń na górę. Okej, tutaj dziewczyna dzieli się kolejną swoją możliwością. Potrafię zrobić decoya, który odwróci uwagę przeciwników. Jest to jakiś dziwny, śmieszny hologram, który skupia na sobie ogień głupich przeciwników. Trwa to dosłownie chwilkę. Na szczęście szybko w miarę się regeneruje. Myślę, że widzicie to teraz w lewym dolnym rogu ekranu. I się zregenerował. Teraz możemy kazać jej biec do nas, jednocześnie samemu odwracać uwagę przeciwników. Dobra, jesteśmy. I tu jest dziwny moment, bo tak naprawdę mógłbym teraz dziewczynie kazać odwrócić uwagę przeciwników, samemu powiedz tam, skąd przyszliśmy, i będąc tam, skąd przyszliśmy, skupić na sobie ich uwagę, żeby młoda mogła otworzyć drzwi, ale nie! Muszę tutaj zejść na dół. Wiem, że możesz, więc może zrób to. Odwróć ich uwagę, a ja po prostu wejdę tutaj. Halo, czy ty robisz to, co cię prosiłem? Chyba nie. Dobra, stąd mnie na szczęście nie widzą. Będę musiał... Okej. Jak widzicie, roboty są dosyć głupie, nawet jeśli mnie tutaj widzą, to... nadal skupiałem się na decoyu, a nie na mnie. Dobra, no nie było to trudne, przyznacie sami. Młoda może teraz otworzyć drzwi. Młoda ogólnie ma swoje imię, tylko że w grze jeszcze nie było ono poruszone, dlatego celowo sam go jeszcze nie używam. Swoją drogą, tak, widziałem też tamte orby, które są tam gdzieś na górze. Nie chcę się po nie wracać, bo nie ma sensu marnować czasu, a ja już mam całkiem dobrze rozwiniętą tą postać. W tym momencie chyba jeszcze nie mogę się upgrade'ować, muszę poczekać na odpowiedni moment, kiedy dziewczyna wspomni mi o tych upgrade'ach, wtedy wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Dobra. I stąd... schodami do góry. Życia nie ma po co podnosić, bo mam na maksa. Okej. Okay.
I tu znowu muszę coś podnieść, żeby ją przepuścić. Tutaj jest jakiś dziwny motyw, który chyba nie do końca rozumiem. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Jest dziwne drzewo, przy nim są dziwne ważki. I właśnie te ważki są dziwnym motywem. Dalsza droga jest zaminowana i na ślepo niestety nie możemy się tamtędy udać, bo urwie nam nogę albo i nie tylko. Dziewczyna ma pewien pomysł, na razie nam nie mówi, o co w nim chodzi. Mogę ją podnieść, a teraz mogę nią rzucić do góry. Takich motywów w grze też jest całkiem sporo. To w sumie całkiem fajne, bo towarzysze chociażby w The Last of Us byli troszkę bezużyteczni. Co prawda zbierali dla nas czasem amunicję, czasem informowali nas o tym, że czai się jakieś niebezpieczeństwo, ale poza tym nie robili właściwie nic innego. Okej, złapanie ważki przez takiego gościa jak Monkey wcale nie będzie łatwe. No właśnie. Ale muszę przyznać, że ogólnie elementy wspinaczkowe w Enslaved są przygotowane naprawdę świetnie. Są bardzo płynne. Nie ma jakichś problemów ze skakaniem na przykład na krawędzi, na które wcale się nie chciało skoczyć, jak to jest w przypadku Uncharted, Prince of Persia, Assassin's Creedów czy innych skakanek. Tu autentycznie jest to zrobione wygodnie. O, orby, których wcześniej nie widziałem. Okej, schował ważkę w swoje metalowe porty i teraz zejdzie z nią na dół. Okej, jesteśmy. I teraz zwróćcie uwagę na to. Ta ważka wcale nie jest normalnym stworzeniem. To jest jakiś robot. Ciekawi mnie ich pochodzenie, bo... Dziewczyna mówi o ewolucji, ale to przecież musi być stworzenie ludzkie, tak? To musi pochodzić z rąk człowieka i dlatego bardzo mnie to zastanawiało. Kto je stworzył i dlaczego są dzikie? I dlaczego dziewczyna mówi o ewolucji, skoro to jest robot, jakby nie patrzeć. Bardzo, bardzo ciekawe i chyba do tego do samego końca gry nie wyjaśnili. W każdym razie, oczywiście jak wszystko co elektroniczne, młoda zdążyła już zhakować. It's now set up to send a live relay to your headband.
It has a camera setting and a sensor setting. So? Try it out. Follow me. Okej, okay. I od tej pory ważka w takich sytuacjach będzie... będzie takim naszym guide'em po tym świecie, będzie pokazywać nam, o właśnie, chociażby niebezpieczne tereny. What do you think? It's pretty cool, huh? Yeah. Oh, cieszę się, bo zabłysła. Dobra. Can you take me through the mines? Mam cię przenieść tak po prostu? Ach tak, bo tylko ja mam opaskę niewolnika, więc dziewczyna nie widzi tego, co pokazuje ważka. Widzę to tylko ja. No nie jest to jakiś wielki wyczyn, żeby tam przejść. Ale przejdę sobie tutaj, powolutku. Podniosę ten duży pęk orbów, bo jest ich naprawdę dużo. Fajnie. Przydadzą się na pewno. Doładowywała się chyba lokacja. Co teraz? Próbuję sobie przypomnieć, co będzie dalej. Okej, chyba pamiętam. Maybe you should do another scan. We got a problem. There are mines everywhere. Tak, skan niestety wykazał, że min jest cała masa. Co ja mogę zrobić? Ja mogę młodą gdzieś wrzucić. Chyba nie. Mogę co najwyżej. Monkey, wejdź na to, dobrze? Mogę przejść na jakiś tutaj bezpieczny te... Aha, ja cię muszę przenieść, bo ty nie będziesz wiedziała przecież, że tędy jest bezpiecznie, ty nie widzisz min. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, chodź, 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 chodź. Ja ci nabrana. Dobra, jakoś się przedostaliśmy na bezpieczny teren i tu możemy dziewczynę wrzucić do góry. O właśnie. To nie mogło być tak proste. Tu poza minami oczywiście muszą być jeszcze normalni drapieżni przeciwnicy. Jeden tylko, czy jeszcze więcej tu jest? Chyba jeden, bo jak się pokazuje animacja wykończenia, to znaczy, że to był ostatni przeciwnik. Okej, muszę się po nią wrócić w takim razie. Tędy? Tak, tędy. Ja tam doskoczę, naprawdę? Uff, wow! Niezłe. Mogę nią rzucić, nie muszę z nią skakać, mogę po prostu ją przerzucić. I ona sobie... No właśnie, nie zawsze do końca poradzi, muszę czasem przebiec szybko na drugą stronę i ją podciągnąć. No, było całkiem. Dobra. Kolejna wieżyczka, niestety. Tak, tam będziemy w stanie podnieść pewną moc dla naszej pałki, hehe. Chowaj się po prostu. Wiem, że możesz, po prostu to zrób. It's running out. Be careful.
I tu nie jesteśmy wcale bezpieczni. A może jesteśmy? Dobra, udało nam się w jakiś sposób przebiec na drugą stronę. Pamiętam, że próbując przejść przez tą lokację... Właśnie, gra mi sugerowała, że mogę po prostu po cichutku spróbować przejść, a zwracając uwagę na te niebieskie obszary, które oni emanują... Monkey, zejdź po prostu na dół, proszę ciebie. Monkey, halo? Dobra, nieważne. No okej, dobra, nie udało mi się. Dlatego po prostu spróbujemy stamtąd uciec. Nie widzę potrzeby bicia się z nimi. Jesteśmy przy wieżyczce. Nie będę jej atakował, bo jeszcze nie mamy nawet czym. Muszę się tutaj dostać. O, przyszli! Wow, przyszli za mną. Tak myślałem, że to dopiero część, bo ich jest tam całkiem dużo. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie, może niekoniecznie tak, ale... Mogłoby już coś wybuchnąć, naprawdę. Ja nic nie widzę. Dobra. Trzeci rozwalony. Mi się wydawało, że ich było tam więcej, ale jak widzicie, nie biegną za mną. Anyways, prawidłowa droga do zniszczenia wieżyczki wiedzie tędy. Musimy przeskoczyć tutaj, tutaj i podnieść to. Te czerwone beczki są czymś bardzo istotnym, ponieważ są amunicją dla mnie do strzelania. No ej, halo. I młoda jest w tarapatach, ja teraz muszę szybko wracać. Szybko muszę wracać, żeby ją uratować. No biegnij, 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 po prostu. O, to jest tak gęsto, że nawet nie mogę nic zrobić. Dobra. Zwykle, kiedy jestem już w trakcie zadawania jakiegoś ciosu, to jest zbyt późno, żeby uciekać. Jak koleś się robią czerwoni, to już zwykle jestem po prostu stracony. Chyba wyczyszczone. Zobaczmy, czy... Tak, wyczyszczone. Monkey jest wyraźnie zmęczony. Podoba mi się to, że dziewczyna odczuwa jakieś poczucie winy, prawda? Wie, że to, co robi, jest złe, wie, że wykorzystuje Monkey wbrew jego woli, że nie powinna tego robić. Ale jednocześnie wie, że bez jego pomocy jest w tym świecie stracona i nie dotrze do celu. Dodajcie się na Facebookach. I often get called Trip. I mean, pretty much always, people call me Trip. How about you? I don't have a name. You must. Everyone has a name. Not everyone. Well, what did your parents call you? They were killed in a mech attack when I was a kid. I grew up in the wilds, alone. Well, what do other people call you then? Monkey. In the communities I trade with, some of them call me Monkey. If you want to give me a name, you can use that. Okay. Monkey. No to tak jak widzicie, Monkey jest troszeczkę takim odludkiem.
niespecjalnie ma kontakt z ludźmi, tylko i wyłącznie w jakichś trade communities, o których wspominał. O Jezu, teraz ten motyw, nie lubię go. No okej, jakoś sobie poradzimy. Wait. I'm detecting a fuel source. Fuel cell? No. This is from the old days. It's in that container. It's like it's petroleum. You know, Monkey, if you could actually get up to that turret, you can take control of it. Okej, czyli moim celem będzie przedostanie się do tareta. Niech młoda weźmie na siebie uwagę działka, a my po prostu pobiegniemy. Okej, w sam raz. Poczekamy sekundkę, aż Decoy się naładuje ponownie. A ja może przypomnę sobie... A może sobie nie przypomnę. Dobra, po prostu weź tego użyj. Okej, wszystko jasne. Biegniemy tędy i pewnie zaraz będziemy na miejscu. Monkey, wejdź po prostu na górę, proszę ja ciebie. Okej, jesteśmy nad wieżyczką, ona już nam chyba teraz nic nie zrobi. Aż tak się nie obraca do tyłu. I teraz możemy ją najzwyczajniej w świecie. Możemy jej najzwyczajniej w świecie skręcić kark. Możemy jej skręcić wieżyczkę. I teraz przy jej użyciu będziemy mogli sobie R2 lub... Jeszcze którymś klawiszem robiło się zoom. Zaraz dojdziemy do tego, którym. Tylko, że teraz będzie dosyć trudny moment, bo nie będziemy my walczyć, tylko będziemy... No właśnie, osłaniać trip. A, L2 do zooma. Straight towards you. A gdzie oni są? Bo ich... Okej, widzę, tam są. Okej, gdzie... Tu widzę, już widzę. Wierzcie mi, że takie strzelanie wcale nie jest łatwe. Skąd teraz? Okej, widzę, wracają tam z tej pierwszej lokacji znowu. Z dwóch lokacji, jakim cudem? Nie róbcie tak. Już po nich? Skąd, gdzie? Widzę. Uff, udało mi się go rozwalić w ostatniej chwili. On jest bardzo istotny, bo jeśli takiego gościa nie zabijemy na czas, to on wzywa posiłki. Te posiłki autentycznie przychodzą natychmiast. Dobra. Mogę wyjść z toreta i mogę zejść po prostu na dół. Okej, poszło jakoś tak szybko. Pamiętam, że za pierwszym razem podchodziłem do tego etapu chyba ze 4 razy, zanim udało mi się w ogóle to przejść. Może to dlatego, że... No ja też czasem się troszeczkę przyzwyczajam do grania na padzie. Na początku nie przychodziło mi to zbyt łatwo. A ja mogę się cofnąć i zebrać orby. Dobra, a młoda ma autentycznie rację, bo w tym momencie daje mi możliwość upgrade'owania mojego ekwipunku. To będzie klawisz F1 i w dół. I teraz możemy sobie wybrać różne kategorie. Shielda ja już mam chyba w tym momencie... prawie zupgrade'owanego na maksa, brakowało mi... No... nic mi nie brakowało. Nie zdziwię się, jak zaraz dostanę trofkę za tą kategorię, bo chyba każda ma swoją. Walkę mam w tym momencie zupgrade'owaną na maksa. Życie, co tu w życiu? W życiu też mam wszystko zupgrade'owane na maksa. Wow, to zaraz miało wszystko. Też tylko staff musimy zupgrade'ować. Będziemy lecieć po prostu jak... po kolei, nie będziemy się zastanawiać, na co wydawać. Dobra, to tyle. Na więcej sobie chwilowo nie możemy pozwolić, a na pewno w trakcie tego playthrough zupgrade'ujemy się do 100%. Fajnie.
Mówisz to jak już skaczę, tak? Czekaj. Dobra. Czy ja coś muszę życie uzupełnić? Nic nie muszę. O, troszkę opóźniona trofka, ale... ale dostaliśmy. Złaś na dół. Co tutaj? Doczytywanie lokacji? Musimy chwilkę poczekać. Okej, pamiętam. Jak patrzycie na tą lokację, to co sobie myślicie? Że co tutaj za chwilkę będzie miało miejsce? Dobrze myślicie. Perfect sense. The sunlight feeds the plants. The plants oxygenate the water. The small fish eat the algae. The big fish eat the small fish. It's a closed ecosystem. Just like my home. My father designed our community to work in exactly the same way so that we'd never have to leave the outer compound walls. We grow our own food, condense our own water, create our own energy. We have everything. Except the future. What do you mean? Well, I've seen it all before. Scattered tribes coming together under one visionary leader. It's never long before they attract the attention of the slavers, which obviously has already happened. It was just one slave ship. Only caught a handful of us. Think more won't follow. These fish can survive for 200 years against all the odds. So can we. Aż do pewnego momentu. Dwieście lat, my ass. Okej, muszę na gościa uważać, bo on... kamera lata mi jak szalona. A nie jest trudno od niego oberwać. Uciek! No właśnie. No właśnie. Może troszkę się z nim poganiamy naokoło tego czegoś. Okej, koleś się wściekł. W tym momencie ja się muszę chować za tą dziwną statuą. O właśnie, i wkurzać go w ten sposób, żeby uderzył prosto na mnie. A właściwie to prostą statuę. Okej, on się teraz będzie wkurzał szybko. I muszę bardzo, bardzo uważać. Dobra, wystarczy, że schowam się w ten sposób i go zawołam. Już się wkurzył, już się wkurzył. O, dobra. To powinno się skończyć w miarę szybko. W tym momencie krzyczymy do niego, on wali prosto na nas i... i kończy się to dokładnie tak, jak mogliście sobie pomyśleć. Walka, no, była stosunkowo prosta, to tylko i wyłącznie dlatego, że wiedziałem dokładnie, o co chodzi, prawda? Wierzcie mi, że kiedy grałem w to po raz pierwszy, nie miałem pojęcia, że trzeba go zawołać. No to troszeczkę się tutaj namęczyłem, a nawet chyba raz zginąłem. Maki jest spoko gościem. Mimo, że jest w ten sposób wykorzystywany wbrew własnej woli, to potrafi jednak okazać jakąś taką dobroć serca w stosunku do osoby, która go zniewoliła. Podobał mi się bardzo jego postać.
Okej, okay, wydaje mi się, że to jednocześnie podsumowuje rozdział drugi. Zaraz się o tym przekonamy. A jeśli tak, to o kurde, ile czasu minęło? Prawie 40 minut już dzisiaj nagrywam. No, zgadza się. Rozdział trzeci, metalowa wieża. Where's the crash site now? Over there. We're getting closer. Przypominam, że zmierzamy cały czas w kierunku rozbitego statku niewolników, w którym znajduje się motor małpy. Okay, I'll use the dragonfly to find us a route. I'll put a marker up on your headband display. I co, jak widzicie ten świat, przyznacie chyba sami, że bardzo, bardzo przypomina ten z Bulletstorma, prawda? Przy czym przypominam, że to Enslaved wyszło jako pierwsze. Dobra, słuchajcie, zanim młoda się rozpędzi, zanim Fate, bo już tak powinienem zacząć ją określać, się rozpędzi, ja żegnam się na dzisiaj z wami, to wszystko. Widzimy się już niedługo w kolejnym, w trzecim rozdziale gry, a Metal Tower. Pa, pa.